Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska to ugrupowanie, które ma samorząd, samorządność w swoim DNA. Wszyscy praktycznie politycy, którzy dzisiaj zasiadają w parlamencie, którzy sprawują funkcje w rządzie, to samorządowcy. Dlatego możemy z otwartą przyłbicą dzisiaj wyjść do Polek i Polaków i powiedzieć, że potrafimy walczyć nie tylko o demokratyczną, silną Rzeczpospolitą, ale również o silne samorządy, również o to, ażeby decyzje dotyczące nas wszystkich zapadały na jak najniższym szczeblu. Szanowni Państwo, dzisiaj mamy przezacnych gości. Mamy panią ministrę, kobietę, która podjęła się najtrudniejszego zadania, uważam, poskładania w całość klocków, które są nazwane systemem służby zdrowia, ochrony zdrowia. Ale to jest trudne zadanie, ale kto jak nie ty, Izo. Mamy też pierwszego samorządowca Rzeczpospolitej, prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego. Ich obecność dowodzi tego, że dzisiaj województwo warmińsko-mazurskie, że od dzisiaj czy od 15 października województwo warmińsko-mazurskie nie będzie traktowane jako Polska B, a byliśmy tak traktowani przez rządy PiS-u, bowiem tutaj w naszym regionie nigdy w sejmiku czy w samorządzie województwa PiS nie rządził i rządził nie będzie. Dlatego byliśmy dyskryminowani i traktowani po macoszemu. To się 15 października, szanowni państwo, skończyło. Dlatego też już 11 lutego, podczas swojego pobytu w Morągu, kiedy rozpoczynaliśmy kampanię samorządową, pan premier Donald Tusk zapowiedział program dla szczególnie poszkodowanych przez wojnę rosyjsko-ukraińską terenów przygranicznych Rzeczpospolitej, w szczególności dla terenów przy granicy z Rosją. 11 lutego pan premier zapowiedział. Dzisiaj informuję państwa, że program jest po konsultacjach i złożony w KPRM-ie. Niedługo rząd Rzeczpospolitej Polskiej powinien go przyjąć. Praktycznie miesiąc czasu od zapowiedzi program będzie funkcjonował, będzie służył samorządom przy granicy Rzeczpospolitej. To się nazywa skuteczność nowego rządu. Szanowni państwo, dzisiaj na tej sali są samorządowcy, nasi kandydaci Koalicji Obywatelskiej w wyborach samorządowych. Skorzystajcie na obecności i z Leszczyny, Rafała Trzaskowskiego, którzy, jestem głęboko przekonany, dadzą nam powera, dadzą nam siłę i napęd na te dwa ostatnie tygodnie kampanii wyborczej. Dziękujemy, że jesteście z nami.